Cudowna planeta. Seria druga. Wielki eksperyment. Trzydzieści milionów lat temu, na długo przed epoką dinozaurów, na lądzie nie było nie tylko zwierząt, ale nawet choćby jednej trawki. Rozległy nagi ląd pokrywały tylko skały i piasek. Lecz w głębi oceanu krył się nieznany nam świat, w którym roiło się od najdziwniejszych stworów. W owym czasie pojawił się też wspólny przodek człowieka i wielu innych zwierząt. Pojawiły się również dziwaczne stworzenia niespokrewnione z żadnymi z tych, które żyją współcześnie. Trzydzieści milionów lat temu morze stanowiło ogromne laboratorium, w którym eksperymentowała ewolucja. Żyjące wówczas organizmy rywalizowały ze sobą o korzystniejszą postać, strukturę, sposób życia. Góry skaliste w zachodniej Kanadzie o wysokości ponad 2000 metrów. 530 milionów lat temu cały ten łańcuch górski stanowił jeszcze dno morza. W osadach tego morza kryją się skamieniałości kambryjskiej fauny. Podczas krótkiego tu lata, kiedy spod topniejącego śniegu odsłaniają się nagie zbocza, zespół badawczy z kanadyjskiego Królewskiego Muzeum w Ontario rozpoczął prace wykopaliskowe. Pokłady tutejszych skał to tak zwany łupek z Burgess. Ma on tak doskonałą łupliwość, że wystarczy uderzyć młotkiem, by oddzielić kolejną warstwę. To prawie tak, jakby się otwierało kolejne karty księgi napisanej 530 milionów lat temu, a teraz mozolnie odczytywanej strona po stronie. Kolejno odsłaniane warstwy ukazują coraz to nowe skamieniałości. Trylobit był typowym przedstawicielem fauny pradawnego morza. A to z głowy wyrastają jakby duże rogi. A to ma rzędy ostrych wyrostków, podobnych do igieł. Czy to również był żywy organizm? Tutaj mamy stworzenie o wielu odnóżach, jak stonoga. Znakomicie utrwalił się kształt tego zwierzęcia o miękkim ciele. Badacze rozbili obóz na niedostępnym górskim zboczu i w ciągu krótkiego lata prowadzą prace wykopaliskowe. Im więcej kopiemy, tym więcej znajdujemy. A im więcej znajdujemy, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak niewiele wiemy. Ta niewiedza stale narasta. Ale wspaniale jest być tutaj, ponieważ każda następna skała może odkryć przed nami zupełnie nową formę życia, jakiej nikt dotychczas nie widział. Wspaniałe miejsce. Liczne skamieniałości, które się zachowały we wnętrzu tej góry, są prawdziwym darem natury powstałym na skutek serii przypadkowych zdarzeń. Skały, z których zbudowane są szczyty wznoszące się dziś na wysokość ponad 2000 metrów, 530 milionów lat temu kryły się w głębi morza. W sąsiedztwie potężnych urwisk wyrastających z morskiego dna żyły pradawne organizmy. W
Pewnego dnia wielka część podmorskiego zbocza osunęła się. W jednej chwili na dno opadły tony osadu. W tym zwałowisku zginęło nagłą śmiercią wiele żyjących w pobliżu organizmów. Warstwy opadłego na dno osadu utworzyły to, co dzisiaj nazywamy łupkiem z Burgess. To jakby kapsuła czasu, w której utrwaliła się chwila z pradawnej przeszłości. Łupek z Burgess został odkryty przed ponad 80 laty. Dotychczas wydobyto z niego więcej niż 100 tysięcy skamieniałości. Lecz dopiero niedawno zaczęliśmy poznawać owe stworzenia. Wykonanie trójwymiarowej rekonstrukcji zwierzęcia na podstawie jego płaskiego odcisku w skale było zajęciem żmudnym, wymagającym cierpliwości i wytrwałości. Anglia, Uniwersytet w Cambridge. Tutejsi uczeni zajmowali się badaniem skamieniałości. Jeden z nich, dr Harry Whittington, zwrócił uwagę na doskonale zachowane skamieniałości w łupku z Burgess. Zafascynowały go. Dotychczas niewiele wiedziano o zagadkowych stworzeniach kambryjskich, jeśli pominąć nieliczne wyjątki, na przykład trylobity. Dr Whittington postanowił rozwiązać tę zagadkę, wykorzystując skamieniałości znalezione w łupku z Burgess. Szczególnie ta go zainteresowała. Z głowy wyrasta jakby długa trąba. Czemu służyła? Wygląda na przedłużenie aparatu gębowego. Po bliższych oględzinach można zauważyć ślady przewodu pokarmowego. Lecz ma on kształt litery U i nie jest połączony z trąbą. Otwór gębowy znajduje się na końcu układu pokarmowego, znacznie poniżej głowy. Jakie więc było przeznaczenie tej trąby? Dr Whittington nie tylko ponownie zbadał znalezione wcześniej skamieniałości, ale również sam znalazł nowe okazy w łupku z Burgess, a wśród nich nowy okaz tego stworzenia. Za pomocą małego wiertła ostrożnie usunął warstwę skalną skrywającą skamieniałość. Wyraźnie ukazał się wtedy koniuszek trąby rozdzielony na dwoje, jak szczypce. Trąba służyła do chwytania pokarmu za pomocą szczypcowatego koniuszka i do podawania go do otworu gębowego, podobnie jak trąba słonia. Dr Whittington zauważył jeszcze jedną osobliwość. Białe części na głowie to przypuszczalnie oczy, ale było ich więcej niż dwoje. W istocie to stworzenie miało pięcioro oczu. Pięcioro oczu i narząd podobny do trąby słonia to coś, co przekraczało wyobraźnię biologów. Organizm, który dr Whittington zrekonstruował na podstawie analizy skamieniałości, nie przypomina żadnego ze zwierząt żyjących obecnie. Zrobiłem rysunek i pokazałem go na spotkaniu paleontologów. Wszyscy pękali ze śmiechu. Tak nieprawdopodobny wygląd miało na nim to zwierzę. Bez nóg, musiało więc pływać, poruszając czymś w rodzaju płetw. Miało z przodu ciała długi wyrostek i oczy osadzone na słupkach. Ale moje dokładne badania wskazywały na taki właśnie wygląd.
I to mnie właśnie szczególnie zainteresowało w tym stworzeniu. W ten sposób zrekonstruowano spłaszczony, skamieniały organizm, który żył w okresie kambru przed 530 milionami lat. Organizm ten nazwano opabinią. Zespół badaczy z Uniwersytetu w Cambridge pod kierunkiem doktora Whittingtona zrekonstruował też inne zwierzęta odkryte w łupkach z Burgess. Było to bardzo żmudne zajęcie. Czasami odtworzenie wyglądu jednego tylko organizmu trwało ponad 3 lata, lecz stopniowo poznawano naturę kambryjskiej fauny. To zwierzę ma długie, kolczaste wyrostki wystające z wąskiego ciała. Trudno określić, gdzie jest jego grzbieta, gdzie przód. Z powodu tego dziwacznego wyglądu zwierzę to nazwano halucygenia, od słowa halucynacja. Nyctocharis ma głowę jak krewetka, a ciało jak ryba. Dziwny stwór łączący w sobie cechy dwóch zupełnie odmiennych organizmów. Dinomyschus przypomina kwiat, lecz w rzeczywistości jest zwierzęciem, a nie rośliną. Wewnątrz ciała przypominającego płatki kwiatu otwór gębowy i otwór odbytowy znajdują się blisko siebie. Odontogryf ma wokół otworu gębowego małe wyrostki podobne do zębów. Jego nazwa znaczy dosłownie tajemnica z zębami. Czym mógł się odżywiać, mając taki otwór gębowy? Do pewnego czasu uważano, że kambryjska fauna składała się z prostych, mało zróżnicowanych organizmów. Lecz dr Whittington i jego zespół dowiedli, że już ówczesne organizmy miały skomplikowaną budowę i że cechowała je różnorodność form i kształtów. Wśród nich były zwierzęta o formach tak niezwykłych, że nie da się ich zaliczyć do żadnego z istniejących obecnie rodzajów biologicznych. W kambryjskich morzach krył się egzotyczny świat, daleko wykraczający poza granice naszej wyobraźni. Uczono nas, że kambryjskie zwierzęta były małe, proste, mało zróżnicowane. Teraz to się zupełnie zmieniło. W pewnym sensie zmieniło się też rozumienie ewolucji. Wiele organizmów, o których myśleliśmy, że rozwijały się bardzo powoli, istniało już bardzo dawno temu i pojawiły się nagle. Zwierzęta przybierają bardzo różne kształty. Ich ciała składają się z ogromnej liczby małych komórek. Lecz pierwsze organizmy były jednokomórkowe. Przypuszcza się, że około miliarda lat temu zaczęły one łączyć się ze sobą, tworząc pierwsze prymitywne organizmy wielokomórkowe. Podobny do nich organizm wielokomórkowy można dziś spotkać w dość niezwykłym miejscu. Żyje we wnętrzu ośmiornicy. Kiedy pod mikroskopem ogląda się nerkę ośmiornicy, można zobaczyć w niej mały organizm o długości zaledwie 1 mm. Jest to pasożyt o nazwie Dicyjemina. Po zabarwieniu jądra komórkowego można policzyć liczbę komórek, z których składa się Dicyjemina. Jest ich 30. Dicyjemina nie ma wyodrębnionej głowy ani odnóży. To organizm o bardzo prostej budowie. Podobnie bezkształtne były organizmy, które pojawiły się na Ziemi przed miliardem lat.
Wraz z kolejnymi zmianami środowiska naturalnego na naszej planecie zaczęły się też zmieniać najdawniejsze zwierzęta. Około 750 milionów lat temu wszystkie kontynenty tworzyły jedną ogromną masę lądu. Potem stopniowo ten superkontynent zaczął się dzielić. Około 600 milionów lat temu pomiędzy rozłączającymi się masami lądu pojawiły się płytkie morza. Spłukiwane do morza osady były bogate w składniki mineralne. Jednocześnie wzrastała zawartość tlenu w ziemskiej atmosferze, co spowodowało nasilenie aktywności istot żywych. W tak zmienionym środowisku ewolucja zaczęła kształtować nowe formy. Jakie zwierzęta żyły w owych płytkich morzach przed 600 milionami lat? Oto wzgórza Ediacara w dzisiejszej południowej Australii. Widać tu odsłonięte warstwy skalne, które niegdyś tworzyły dno płytkiego morza. W leżących tu odłamkach skał zachowały się odciski zwierząt, które żyły w owych pradawnych czasach. To, co wygląda po prostu na jakiś wzór, jest pozostałością po żyjącym kiedyś zwierzęciu. Wydaje się, że to zwierzę pływało w wodzie, wprawiając swe ciało grubości kilku milimetrów w ruch falisty. Ta forma w kształcie liścia jest również zwierzęciem. Przyczepiało się ono do morskiego dna okrągłą podstawą i pochłaniało pokarm unoszący się w wodzie. Te pradawne zwierzęta sprzed 600 milionów lat miały już bardzo zróżnicowane formy, lecz niewiele z nich umiało szybko się poruszać. Większość albo unosiła się w wodzie, albo przyczepiała do morskiego dna. Ciała miały miękkie, a liczba ich gatunków sięgała zaledwie 30. Kilkadziesiąt milionów lat później, w okresie Kambru, nastąpiła ewolucyjna eksplozja. W owym czasie nagle pojawiło się 10 tysięcy gatunków. Nie jest jasne, dlaczego tak się stało. Skamieniałości z łupku z Burgess charakteryzują się nowymi cechami, których nie miała fauna z poprzedniego okresu. Na przykład trylobit ma twardy pancerz, jakiego nie mieli przedstawiciele fauny z Ediacara. Halucygenia ma nieproporcjonalnie długie kolce wyrastające z grzbietowej części ciała. Vivaxia również ma ostre kolce pokrywające ciało. Wydaje się, że te organizmy chronią się w ten sposób przed jakimś groźnym wrogiem. I rzeczywiście są dowody świadczące o tym, że pewne organizmy atakowały biwaksję. Znaleziono okazję niektórych osobników z połamanymi kolcami. Nawet niektóre z trylobitów okrytych twardym pancerzem noszą ślady ukąszeń. Pierwsze zwierzęta początkowo odżywiały się znajdującą się w ich otoczeniu materią organiczną. Lecz prawdopodobnie w okresie Kambru, kiedy gatunków zwierząt zaczęło przybywać, pojawiły się drapieżniki, które żerowały na innych organizmach. Jakie drapieżniki żyły w pradawnych morzach? Niektóre trylobity mają ranę szczególnego typu. Ostry znak ugryzienia w kształcie litery W. Niewątpliwie napastnik był zwierzęciem znacznie większym od trylobita i miał ostre zęby. To ilustracja przedstawiająca życie w kambryjskim morzu. Największym organizmem jest tu Sydneya, która osiągała wielkość 20 cm.
przewodzie pokarmowym skamieniałej Sydney udało się znaleźć połkniętego w całości trylobita. Czy Sydneya była tym drapieżnikiem, który na grzbiecie trylobitów pozostawił rany w kształcie litery W? Skamieniałości Sydney odnaleziono po raz pierwszy ponad 80 lat temu. Lecz sposób, w jaki zdobywała pokarm, przez długi czas pozostawał zagadką. Stopniowo zaczęliśmy poznawać jej zachowanie dzięki pracy badawczej doktora Davida Brutona, dyrektora Muzeum Paleontologicznego w Oslo. Przypuszczalnie dużo czasu spędzała w toni wodnej, pływając na grzbiecie. Niekiedy opuszczała się też na dno i pełzała po nim, przeszukując mu bardzo aktywnymi przednimi odnóżami i podnosząc z dna wszystko, co się dało. Małe mięczaki i być może nawet pierścienice. Zwierzę mogło rozgniatać muszle między wyrostkami u nasady odnóży, jakby używało dziadka do orzechów. Następnie przesuwało pokarm do otworu gębowego, który mieścił się pod tą płytką. A co z trylobitami? Czy Sydneya mogła pozostawić na nich ślady ugryzień? Nie, nie sądzę. Sydneya nie ma szczęk. Mogłaby albo połykać bardzo małe trylobity w całości, albo miażdżyć małe skorupy. Lecz nie miała szczęk, którymi mogłaby gryźć. Jeżeli to nie Sydneya zadawała trylobitom duże rany, to kto to robił? Ten rysunek zawiera pewne ukryte wskazówki pozwalające zidentyfikować tajemniczego drapieżnika. Między innymi widać tu meduzę. Uczeni z Uniwersytetu w Cambridge, którzy podjęli się z badania ogromnej liczby niezidentyfikowanych skamieniałości z łuku z Burgess, podzielili się pracą. Dr Conway Morris zajął się badaniem skamieniałości wyglądającej na szczątki meduzy. Zauważył jednak, że nie miała ona budowy typowej meduzy. Zwierzę to miało otwór po środku ciała, a dookoła tego otworu mocne, podobne do zębów wyrostki. To bardzo szczególny rodzaj meduzy, ponieważ wygląda ona jak krążek przekrojonego w poprzek ananasa z tym otworem pośrodku ciała. Dzisiaj nie ma takich meduz. Wyobrażamy sobie, że ta meduza jakoś usadawiała się na ofierze i z otworu gębowego wysuwała ostre wyrostki, które zaciskały się na ciele ofiary. Czy to ta meduza atakowała trylobity? Mniej więcej w tym samym czasie dr Derek Briggs, kolega doktora Conwaya Morrisa, zajmował się dziwną skamieniałością przypominającą krewetkę. Uważano, że te fragmenty zwierzęcia nazwanego Anomalocaris, co znaczy dziwna krewetka, są częścią ogonową zwierzęcia, które przypomina nieco krewetkę. Lecz chociaż znaleziono blisko 100 skamieniałości tych zwierząt, w żadnej z nich nie zachowała się cała głowa. Dr Briggs zaczął się zastanawiać, czy aby pogląd, że jest to tylna część ciała, nie jest fałszywy. Gdyby to była tylna część ciała, w skamieniałości powinien się zachować jakiś ślad przewodu pokarmowego. Ale nie ma takiego śladu. Dr Briggs wysunął przypuszczenie, że mogą to być odnóża jakiegoś innego organizmu. Pomyślał wówczas o stworzeniu podobnym do stonogi.
Może taka stonoga byłaby zdolna zaatakować trylobita. Lecz oprócz odnóży nie znaleziono wśród skamieniałości ani całego ciała, ani jego części zawierającej otwór gębowy i badania stanęły w miejscu. Oczywiście intrygowało nas pytanie, gdzie jest ciało, do którego należą te wszystkie dodatki. Pewnego dnia pod koniec 1982 roku zatelefonował do mnie Harry Whittington, by powiedzieć, że znalazł odcisk ciała Anomalocarisa. Byłem tym bardzo podekscytowany. Przecież szukaliśmy tego od dawna. Była to skamieniałość, którą dr Whittington trzymał od dawna w szufladzie. Pewnego dnia postanowił przyjrzeć się jej dokładnie. Oczywiście wyglądała jak odcisk ciała jakiegoś stworzenia, jednak na tyle niewyraźny, iż trudno się było zorientować, co to za organizm. Delikatnie zaczął więc zdejmować wierzchnią warstwę osadu pokrywającego okaz. I wtedy ukazało się coś nieoczekiwanego. Wyglądało to na tylną część ciała zwierzęcia podobnego do krewetki. Lecz to nie wszystko. Tuż obok było coś półkolistego. Był to fragment skamieniałości uważanej za meduzę. Co więcej, od spodu po lewej stronie widoczne było coś, co, jak się okazało, było końcowym fragmentem skamieniałego zwierzęcia przypominającego krewetkę. Te trzy okazy uważane dotychczas za trzy oddzielne skamieniałości mogły zdaniem doktora Whittingtona należeć do jednego organizmu. Domyślał się, że to, co wyglądało na meduzę, mogło być jego otworem gębowym, a tylna część przypominająca odłok krewetki jego czułkami. Cały ten zagadkowy organizm nazwano tak jak krewetkopodobną skamieniałość – Anomalocaris. W roku 1991 dr Desmond Collins z Kanady znalazł nową skamieniałość Anomalocarisa. Tu wyraźnie widać dwa czułki wyrastające z głowy, tak jak to sobie wyobrażał dr Whittington. Przypuszczano, że części wystające u nasady czułków były oczami. W przypadku innej, podobnej skamieniałości, znalezionej mniej więcej w tym samym czasie, wyraźnie było widać tylną część ciała. Nareszcie wyłonił się cały obraz tajemniczego zwierzęcia nazwanego Anomalocaris. Miało do 60 cm długości i było największym zwierzęciem w okresie kambru. Po bokach ciała miało 14 par wyrostków przypominających płetwy. Za jego najbardziej zagadkową cechę dr Whittington uznał okrągły aparat gębowy. Co Anomalocaris mógł nim jeść? Jeśli przyjąć, że aparat gębowy Anomalocarisa otwierał się i zamykał w płaszczyźnie pionowej, to znaczy z góry na dół lub na boki, to wówczas niewiele sensu miałby jego okrągły kształt. Z drugiej strony, gdyby aparat gębowy miał się otwierać i zamykać jak przesłona aparatu fotograficznego, utrudniałoby to rzucie pokarmu. Oczywiście w takiej sytuacji człowiek się zastanawia, czy mógłby znaleźć coś porównywalnego u zwierząt żyjących dzisiaj. Ale nic takiego nie ma. Najbardziej prawdopodobne wydawało nam się, że ten narząd gębowy mógł się otwierać, kiedy wysuwał się w dół, a przy wciąganiu się zamykał. Dr Whittington uważa, że Anomalocaris był zwierzęciem drapieżnym i że chwytał swoje ofiary za pomocą tego niezwykłego aparatu gębowego.
Ale jak konkretnie Anomalocaris podpływał i chwytał ofiarę? Postanowiliśmy zbudować model oparty na wynikach badań doktora Whittingtona i jego kolegów. Wiernie odtworzyliśmy również aparat gębowy zwierzęcia. Opracowano też system zdalnego sterowania 14 parami niby płetw przymocowanych do ciała. Cztery miesiące później ponownie odwiedziliśmy doktora Whittingtona z gotowym modelem. Pierwszy raz badacze mogli zobaczyć trójwymiarowy model Anomalocarisa. Możliwe, że Anomalocaris polował na trylobity. Czy pozostawiłby na ich ciele ślad ukąszenia w kształcie litery W? Postanowiliśmy to sprawdzić poprzez symulację jego ataku na model trylobita. Pomyśleliśmy, że to powinno być pod takim kątem. Myślę, że tak. Gryzie, naprawdę. Tak, i kształt jest ten sam. Ugryzł w tym miejscu, ale kształt ugryzienia zbytnio się nie różni. Nie, to prawie kształt litery W. Słusznie. To oczywiste. Możliwe. A jeśli spróbować teraz? O tak. Teraz to jest wyraźnie odgryzione. Podobnie jak tutaj. Po ugryzieniu pozostał wyraźny kształt litery W. Bez wątpienia drapieżnikiem, który pozostawił ślady ukąszeń na grzbiecie trylobita, był Anomalocaris. Jak sprawnym pływakiem był właściwie Anomalocaris? 14 par małych, płetwowatych wyrostków to inna niezwykła cecha tego zwierzęcia. Cicho płynąc atakował z góry organizmy, które pełzały po morskim dnie. Tak sądzi dr Whittington. Posiadanie licznych niby płetw po obu stronach ciała dawało mu przewagę. Możliwość dokładnego ustawienia ciała w wybranym kierunku i położeniu, co pozwalało na dokładny atak. Może się również cofać, poruszając niby płetwami w odwrotnym kierunku. Nie może wysunąć kleszczy do przodu, zawsze pozostają w tej pozycji. Dlatego chwytając ofiarę musiał poruszać się do tyłu. I model tak zrobił. Był to więc bardzo udany pokaz. W kambryjskich morzach pojawił się ten groźny drapieżnik Anomalocaris, mający potężną paszczę i doskonałą sprawność ruchową. Przypuszcza się, że pojawienie się groźnych drapieżników jak Anomalocaris było jednym z czynników, które przyspieszyły kambryjską eksplozję ewolucyjną.
Przypuszczalnie pięcioro oczu na głowie opabini było bardziej przydatnych do wypatrywania drapieżników niż do poszukiwania pokarmu. Opabinia wybrała strategię szybkiego wykrywania napastnika i rzucania się do ucieczki. Temu właśnie służyło pięcioro oczu. Natomiast halucygenia i wiwaksja wykształciły ciała pokryte ostrymi kolcami. Skuteczna ucieczka była inną strategią obrony. Służyły jej różne techniki pływania. U niektórych zwierząt wykształciły się wyrostki u nasady odnóży, służące im zarówno do chodzenia, jak i do pływania. Były też dwa sposoby pływania za pomocą wyginania całego ciała na boki, w prawo i lewo i do góry i na dół. Zwierzęta żerujące na mniejszych organizmach musiały zarazem chronić się przed większymi drapieżnikami. Jednym ze sposobów było zagrzebywanie się w mulistym dnie morza. Tak więc, aby obronić się i pozostawić potomstwo, kambryjskie zwierzęta obierały różne strategie. Spośród wszystkich organizmów, na które polował Anomalocaris, władca morza, najsłabszym wydaje się pikaja. A jednak to ona, przypuszcza się, jest dalekim praprzodkiem człowieka. Pikaji nie chronią ani twardy pancerz, ani kolce. Jaką wykształciła budowę ciała w okresie, gdy ewolucja stwarzała wiele różnych możliwości? Współcześnie żyje w oceanie u wybrzeży Florydy organizm dość podobny do pikaji. Kiedy z morskiego dna odgarnie się piasek, wyłania się mały organizm. To lancetnik. Lancetnik pobiera pokarm, wciągając wraz z wodą unoszące się wokół szczątki materii organicznej i filtruje je przez skrzela. Nie ma ani oczu, ani zębów. Lecz wyposażony jest w oryginalną strukturę. Biały, chrzęstny pręt biegnący wzdłuż ciała, zwany struną grzbietową. Funkcjonuje ona jak elastyczna podpora, gdy zwierzę wygina ciało przy pływaniu. Dr Conway Morris odkrył, że pod względem budowy ciała pikaja jest podobna do lancetnika. Podłużna struktura biegnąca wzdłuż ciała pikai to właśnie struna grzbietowa. To u niej pojawiło się najpierw takie rozwiązanie. Było przydatne, gdy płynąc poruszała ciałem na boki. Sądzę, że z pikai w drodze ewolucji wykształciło się coś w rodzaju ryby. Z ryb powstały oczywiście płazy, reprezentowane na przykład przez żaby i salamandry, które w okresie dewonu wyszły na ląd. A potem mamy gady i ssaki. Możliwe więc, że gdyby pikaja nie przeżyła, gdyby w pewnym czasie wymarła, to w ostatecznym rachunku nie byłoby ssaków i, rzecz jasna, ludzi. Dzisiaj zasiedlają ziemię zwierzęta o różnej postaci. Wiele ze znanych nam zwierząt ma wspólne cechy budowy. Jedną z nich jest szkielet, który mamy również my, ludzie.
Jeśli prześledzimy wstecz ewolucję szkieletu, dotrzemy w końcu do struny grzbietowej, która wykształciła się u Pikai. Było to rozwiązanie konstrukcyjne, dzięki któremu powstały wszystkie kręgowce. W okresie Kambru pojawiły się prototypy niemal wszystkich istniejących obecnie organizmów. Anadaspis wykształcił szkielet zewnętrzny, który pokrywa całe ciało. Taką budowę odziedziczyły dzisiejsze krewetki, kraby i niektóre owady. Natomiast opabinia z jej pięciorgiem oczu i wyrostkiem przypominającym trąbę słonia wymarła, nie pozostawiając potomstwa. Jej wyjątkowy plan budowy nie pojawia się w dalszej ewolucji życia. Organizmy, które żyły w okresie Kambru, wykształciły mnóstwo rozwiązań, lecz wiele z nich wymarło. A co się stało z Anomalocarisem, największym, najpotężniejszym i niezwyciężonym władcą kambryjskich mórz? Skamieniałości Anomalocarisa znaleziono w różnych częściach świata. W Chinach, w Australii i w łupku Burgess w Kanadzie, co wskazuje na światowe panowanie tego zwierzęcia. Czy to jego aparat gębowy zapewnił mu sukces? Doktor Naoki Suzuki z Akademii Medycznej Jikei przy Uniwersytecie Tokijskim wynalazł metodę badania wewnętrznej budowy skamieniałości bez niszczenia jej za pomocą aparatury rentgenowskiej. Poprosiliśmy doktora Suzuki, by dokładnie zbadał skamieniałość Anomalocarisa. Na ekranie widać teraz część skamieniałości znajdującą się milimetr pod powierzchnią skały. Proszę zwrócić uwagę na środek. Wewnątrz aparatu gębowego widać inną strukturę. Po dalszej analizie okazu okazało się, że ta struktura składa się z trzech płytek. Doktor Suzuki uważa, że te płytki zaciskały się, gdy otwierały się zewnętrzne zęby, i na odwrót, rozwierały się, gdy zęby się zaciskały. Dzięki temu pomysłowemu rozwiązaniu Anomalocaris nigdy nie wypuszczał schwytanej zdobyczy. Kręgowce łącznie z ludźmi poruszają szczękami głównie w płaszczyźnie pionowej. Owady, krewetki i kraby w płaszczyźnie poziomej. W obu tych przypadkach zdobycz jest chwytana za pomocą ruchu szczęk w jednej płaszczyźnie. Natomiast Anomalocaris chwyta zdobycz swym aparatem gębowym ze wszystkich stron. Za pomocą skoordynowanych ruchów dwóch par szczęk zdobycz jest miażdżona. Nie może więc uciec, a następnie zostaje połknięta. To nadzwyczajne rozwiązanie. Dzięki wyjątkowej konstrukcji aparatu gębowego Anomalocaris panował w pradawnych morzach. Na pustyni w stanie Utah znaleziono Anomalocarisy w warstwie o 10 milionów lat młodszej niż łupek z Burgess. Odkrycia dokonali przypadkiem kolekcjonerzy amatorzy. Lecz były to ostatnie wystąpienia tych skamieniałości. W
później osadzonych warstwach anomalokalisów już nie znaleziono. W owym czasie nie zachodziły żadne większe zmiany środowiska naturalnego w skali globalnej. Ciepły klimat utrzymywał się przez kilkadziesiąt milionów lat, co wskazywałoby na stałą obfitość organizmów, którymi odżywiał się Anomalocaris. Nie ma też dowodów, by pojawił się jakiś groźny rywal. Przyczyna wymarcia tych zwierząt pozostaje więc nieznana. Czy gdyby można było powtórzyć przebieg ewolucji, jej rezultaty byłyby takie same? Przypuszczalnie nie. Mogłyby przetrwać zwierzęta, które wyginęły. W tym, co decyduje o przetrwaniu, musi być jakiś element przypadku, ale nie wiemy, co to jest. Anomalocaris świetnie prosperował przez blisko 20 milionów lat, to znaczy 100 razy dłużej niż liczy sobie historia gatunku Homo sapiens. A jednak jego wyjątkowej budowy nie odziedziczyło żadne z żyjących dziś zwierząt. I tak niezwykłe rozwiązanie zniknęło z dalszej historii życia na Ziemi. I cokolwiek było tego przyczyną, Pikaja, która musiała uciekać przed Anomalocarisem, zdołała przetrwać i stała się protoplastą człowieka. Set 30 milionów lat później my ludzie, potomkowie Pikai, dopiero zaczynamy zdobywać wiedzę na temat różnorodności form i rozwiązań konstrukcyjnych, jakie występowały u przedstawicieli kambryjskiej fauny. W Upcus Burgess wciąż jeszcze odkrywane są dziwaczne organizmy z tamtego okresu. Moim zdaniem Upex Burgess jest bez wątpienia najważniejszym źródłem skamieniałości na świecie, ponieważ ukazuje nieznane nam dotychczas możliwości życia na Ziemi. Dlatego wiele z nich sprawia na nas wrażenie, jakby pochodziły z opowieści science fiction. Lecz to nie fikcja, one naprawdę istniały, a także inne, jakie możemy sobie tylko wyobrazić. Andrew, członek zespołu badawczego, coś znalazł. Gdzie jest Matt? Podejdź tu na chwilę. Popatrz na oczy. Ma oczy? Tak, i to duże. Duże oczy. Tak, duże oczy. O Boże. Co to jest? Nie wiem. To coś zupełnie nowego. Jak to nazwać? Ty to znalazłeś, prawda? Sądzę, że to Andrusaurus. Warstwa łupku z Burgess ciągnie się wzdłuż górskiego zbocza przez ponad 10 kilometrów. Wykopaliska prowadzono dotychczas tylko na małym odcinku tego stanowiska. My ludzie jesteśmy tylko skutkiem niezliczonych możliwości życia zrodzonego na Ziemi. Uczą nas tego szczątki kambryjskich zwierząt, spoczywające w warstwach łupku sprzed 500 milionów lat. Realizacja Shinichigi Tominaga i Hideaki Mizushima. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst polski Jerzy Karpiński.
Konsultacja naukowa profesor dr Józef Kaźmierczak. Czytał Janusz Szydłowski. Lecz w głębi oceanu krył się nieznany nam świat, w którym roiło się od najdziwniejszych stworów. W owym czasie pojawił się też wspólny przodek człowieka i wielu innych zwierząt. Pojawiły się również dziwaczne stworzenia niespokrewnione z żadnymi z tych, które żyją współcześnie. Milionów lat temu morze stanowiło ogromne laboratorium, w którym eksperymentowała ewolucja. Żyjące wówczas organizmy rywalizowały ze sobą o korzystniejszą postać, strukturę, sposób życia. Góry skaliste w zachodniej Kanadzie o wysokości ponad 2000 metrów. 530 milionów lat temu cały ten łańcuch górski stanowił jeszcze dno morza. W osadach tego morza kryją się skamieniałości kambryjskiej fauny. Podczas krótkiego tu lata, kiedy spod topniejącego śniegu odsłaniają się nagie zbocza, zespół badawczy z kanadyjskiego Królewskiego Muzeum w Ontario rozpoczął prace wykopaliskowe. Pokłady tutejszych skał to tak zwany łupek z Burgess. Ma on tak doskonałą łupliwość, że wystarczy uderzyć młotkiem, by oddzielić kolejną warstwę. To prawie tak, jakby się otwierało kolejne karty księgi napisanej 530 milionów lat temu, a teraz mozolnie odczytywanej strona po stronie. Kolejno odsłaniane warstwy ukazują coraz to nowe skamieniałości. Trylobit był typowym przedstawicielem fauny pradawnego morza. A to z głowy wyrastają jakby duże rogi. A to ma rzędy ostrych wyrostków, podobnych do igieł. Czy to również był żywy organizm? Tutaj mamy stworzenie o wielu odnóżach, jak stonoga. Znakomicie utrwalił się kształt tego zwierzęcia o miękkim ciele. Badacze rozbili obóz na niedostępnym górskim zboczu i w ciągu krótkiego lata prowadzą prace wykopaliskowe. Zastanawiać czy aby pogląd, że jest to tylna część ciała, nie jest fałszywy. Gdyby to była tylna część ciała, w skamieniałości powinien się zachować jakiś ślad przewodu pokarmowego, ale nie ma takiego śladu. Dr Briggs wysunął przypuszczenie, że mogą to być odnóża jakiegoś innego organizmu. Pomyślał wówczas o stworzeniu podobnym do stonogi. Może taka stonoga byłaby zdolna zaatakować trylobita. Lecz oprócz odnóży nie znaleziono wśród skamieniałości ani całego ciała, ani jego części zawierającej otwór gębowy i badania stanęły w miejscu. Oczywiście intrygowało nas pytanie, gdzie jest ciało, do którego należą te wszystkie dodatki. Pewnego dnia pod koniec 1982 roku zatelefonował do mnie Harry Whittington, by powiedzieć, że znalazł odcisk ciała Anomalocarisa. Byłem tym bardzo podekscytowany. Przecież szukaliśmy tego od dawna. Była to skamieniałość, którą dr Whittington trzymał od dawna w szufladzie. Pewnego dnia postanowił przyjrzeć się jej dokładnie. Oczywiście wyglądała jak odcisk ciała jakiegoś stworzenia, jednak na tyle niewyraźny, iż trudno się było zorientować, co to za organizm.
Delikatnie zaczął więc zdejmować wierzchnią warstwę osadu pokrywającego okaz. I wtedy ukazało się coś nieoczekiwanego. Wyglądało to na tylną część ciała zwierzęcia podobnego do krewetki. Lecz to nie wszystko. Tuż obok było coś półkolistego. Był to fragment skamieniałości uważanej za meduzę. Co więcej, od spodu po lewej stronie widoczne było coś, co, jak się okazało, było końcowym fragmentem skamieniałego zwierzęcia przypominającego krewetkę. Te trzy okazy uważane dotychczas za trzy oddzielne skamieniałości mogły zdaniem doktora Whittingtona należeć do jednego organizmu. Domyślał się, że to, co wyglądało na meduzę, mogło być jego otworem gębowym, a tylna część przypominająca odłok krewetki jego czułkami. Cały ten zagadkowy organizm nazwano tak jak krewetkopodobną skamieniałość – Anomalocaris. Po grzbieta, gdzie przód? Z powodu tego dziwacznego wyglądu zwierzę to nazwano halucygenia, od słowa halucynacja. Nektokaris ma głowę jak krewetka, a ciało jak ryba. Dziwny stwór łączący w sobie cechy dwóch zupełnie odmiennych organizmów. Dinomyschus przypomina kwiat, lecz w rzeczywistości jest zwierzęciem, a nie rośliną. Wewnątrz ciała przypominającego płatki kwiatu otwór gębowy i otwór odbytowy znajdują się blisko siebie. Odontogryf ma wokół otworu gębowego małe wyrostki podobne do zębów. Jego nazwa znaczy dosłownie tajemnica z zębami. Czym mógł się odżywiać, mając taki otwór gębowy? Do pewnego czasu uważano, że kambryjska fauna składała się z prostych, mało zróżnicowanych organizmów. Lecz dr Whittington i jego zespół dowiedli, że już ówczesne organizmy miały skomplikowaną budowę i że cechowała je różnorodność form i kształtów. Wśród nich były zwierzęta o formach tak niezwykłych, że nie da się ich zaliczyć do żadnego z istniejących obecnie rodzajów biologicznych. W kambryjskich morzach krył się egzotyczny świat, daleko wykraczający poza granice naszej wyobraźni. Uczono nas, że kambryjskie zwierzęta były małe, proste, mało zróżnicowane. Teraz to się zupełnie zmieniło. W pewnym sensie zmieniło się też rozumienie ewolucji. Wiele organizmów, o których myśleliśmy, że rozwijały się bardzo powoli, istniało już bardzo dawno temu i pojawiły się nagle. Zwierzęta przybierają bardzo różne kształty. Ich ciała składają się z ogromnej liczby małych komórek. Lecz pierwsze organizmy były jednokomórkowe. Przypuszcza się, że około miliarda lat temu zaczęły one łączyć się ze sobą, tworząc pierwsze prymitywne organizmy wielokomórkowe. Podobny do nich organizm wielokomórkowy można dziś spotkać w dość niezwykłym miejscu. By pojawił się jakiś groźny rywal. Przyczyna wymarcia tych zwierząt pozostaje więc nieznana. Czy gdyby można było powtórzyć przebieg ewolucji, jej rezultaty byłyby takie same? Przypuszczalnie nie. Mogłyby przetrwać zwierzęta, które wyginęły. W tym, co decyduje o przetrwaniu, musi być jakiś element przypadku, ale nie wiemy, co to jest.
Anomalocaris świetnie prosperował przez blisko 20 milionów lat, to znaczy 100 razy dłużej niż liczy sobie historia gatunku Homo sapiens. A jednak jego wyjątkowej budowy nie odziedziczyło żadne z żyjących dziś zwierząt. I tak niezwykłe rozwiązanie zniknęło z dalszej historii życia na Ziemi. I cokolwiek było tego przyczyną, Pikaja, która musiała uciekać przed Anomalocarisem, zdołała przetrwać i stała się protoplastą człowieka. Set 30 milionów lat później my ludzie, potomkowie Pikai, dopiero zaczynamy zdobywać wiedzę na temat różnorodności form i rozwiązań konstrukcyjnych, jakie występowały u przedstawicieli kambryjskiej fauny. W Upcus Berges wciąż jeszcze odkrywane są dziwaczne organizmy z tamtego okresu. Moim zdaniem Upex Berges jest bez wątpienia najważniejszym źródłem skamieniałości na świecie, ponieważ ukazuje nieznane nam dotychczas możliwości życia na Ziemi. Dlatego wiele z nich sprawia na nas wrażenie, jakby pochodziły z opowieści science fiction. Lecz to nie fikcja, one naprawdę istniały, a także inne, jakie możemy sobie tylko wyobrazić. Andrew, członek zespołu badawczego, coś znalazł. Gdzie jest Matt? Podejdź tu na chwilę. Popatrz na oczy. Ma oczy? Tak, i to duże. Duże oczy. Tak, duże oczy. Jak sprawnym pływakiem był właściwie Anomalocaris? 14 par małych, płetwowatych wyrostków to inna niezwykła cecha tego zwierzęcia. Cicho płynąc atakował z góry organizmy, które pełzały po morskim dnie. Tak sądzi dr Whittington. Posiadanie licznych niby płetw po obu stronach ciała dawało mu przewagę. Możliwość dokładnego ustawienia ciała w wybranym kierunku i położeniu, co pozwalało na dokładny atak. Może się również cofać, poruszając niby płetwami w odwrotnym kierunku. Nie może wysunąć kleszczy do przodu, zawsze pozostają w tej pozycji. Dlatego chwytając ofiarę, musiał poruszać się do tyłu. I model tak zrobił. Był to więc bardzo udany pokaz. W kambryjskich morzach pojawił się ten groźny drapieżnik Anomalocaris, mający potężną paszczę i doskonałą sprawność ruchową. Przypuszcza się, że pojawienie się groźnych drapieżników jak Anomalocaris było jednym z czynników, które przyspieszyły kambryjską eksplozję ewolucyjną. Przypuszczalnie pięcioro oczu na głowie opabini było bardziej przydatnych do wypatrywania drapieżników niż do poszukiwania pokarmu. Opabinia wybrała strategię szybkiego wykrywania napastnika i rzucania się do ucieczki. Temu właśnie służyło pięcioro oczu. Natomiast halucygenia i wiwaksja wykształciły ciała pokryte ostrymi kolcami. Skuteczna ucieczka była inną strategią obrony.
służyły jej różne techniki pływania. U niektórych zwierząt wykrywał na podstawie analizy skamieniałości nie przypomina żadnego ze zwierząt żyjących obecnie. Zrobiłem rysunek i pokazałem go na spotkaniu paleontologów. Wszyscy pękali ze śmiechu. Tak nieprawdopodobny wygląd miał na nim to zwierzę. Bez nóg musiało więc pływać, poruszając czymś w rodzaju płetw. Miało z przodu ciała długi wyrostek i oczy osadzone na słupkach. Ale moje dokładne badania wskazywały na taki właśnie wygląd. I to mnie właśnie szczególnie zainteresowało w tym stworzeniu. W ten sposób zrekonstruowano spłaszczony, skamieniały organizm, który żył w okresie kambru przed 530 milionami lat. Organizm ten nazwano opabinią. Zespół badaczy z Uniwersytetu w Cambridge pod kierunkiem doktora Whittingtona zrekonstruował też inne zwierzęta odkryte w łupkach z Burgess. Było to bardzo żmudne zajęcie. Czasami odtworzenie wyglądu jednego tylko organizmu trwało ponad 3 lata, lecz stopniowo poznawano naturę kambryjskiej fauny. To zwierzę ma długie, kolczaste wyrostki wystające z wąskiego ciała. Trudno określić, gdzie jest jego grzbieta, gdzie przód. Z powodu tego dziwacznego wyglądu zwierzę to nazwano halucygenia, od słowa halucynacja. Nyctocharis ma głowę jak krewetka, a ciało jak ryba. Dziwny stwór łączący w sobie cechy dwóch zupełnie odmiennych organizmów. Dinomyschus przypomina kwiat, lecz w rzeczywistości jest zwierzęciem, a nie rośliną. Wewnątrz ciała przypominającego płatki kwiatu otwór gębowy i otwór odbytowy znajdują się blisko siebie. Odontogryf ma wokół otworu gębowego małe wyrostki podobne do zębów. Jego nazwa znaczy dosłownie tajemnica z zębami. Czym mógł się odżywiać, mając taki otwór gębowy? Do pewnego czasu uważano, że kambryjska fauna składała się z prostych, mało zróżnicowanych organizmów. Lecz dr Whittington i jego Zeffington. Posiadanie licznych niby płetw po obu stronach ciała dawało mu przewagę. Możliwość dokładnego ustawienia ciała w wybranym kierunku i położeniu, co pozwalało na dokładny atak. Może się również cofać, poruszając niby płetwami w odwrotnym kierunku. Nie może wysunąć kleszczy do przodu, zawsze pozostają w tej pozycji. Dlatego chwytając ofiarę, musiał poruszać się do tyłu. I model tak zrobił. Był to więc bardzo udany pokaz. W kambryjskich morzach pojawił się ten groźny drapieżnik Anomalocaris, mający potężną paszczę i doskonałą sprawność ruchową. Przypuszcza się, że pojawienie się groźnych drapieżników jak Anomalocaris było jednym z czynników, które przyspieszyły kambryjską eksplozję ewolucyjną.
Przypuszczalnie pięcioro oczu na głowie opabini było bardziej przydatnych do wypatrywania drapieżników niż do poszukiwania pokarmu. Opabinia wybrała strategię szybkiego wykrywania napastnika i rzucania się do ucieczki. Temu właśnie służyło pięcioro oczu. Natomiast halucygenia i wiwaksja wykształciły ciała pokryte ostrymi kolcami. Skuteczna ucieczka była inną strategią obrony. Służyły jej różne techniki pływania. U niektórych zwierząt wykształciły się wyrostki u nasady odnóży, służące im zarówno do chodzenia, jak i do pływania. Były też dwa sposoby pływania za pomocą wyginania całego ciała na boki, w prawo i lewo i do góry i na dół. Zwierzęta, że nie miała ona budowy typowej meduzy. Zwierzę to miało otwór po środku ciała, a dookoła tego otworu mocne, podobne do zębów wyrostki. To bardzo szczególny rodzaj meduzy, ponieważ wygląda ona jak krążek przekrojonego w poprzek ananasa z tym otworem po środku ciała. Dzisiaj nie ma takich meduz. Wyobrażamy sobie, że ta meduza jakoś usadawiała się na ofierze i z otworu gębowego wysuwała ostre wyrostki, które zaciskały się na ciele ofiary. Czy to ta meduza atakowała trylobity? Mniej więcej w tym samym czasie dr Derek Briggs, kolega doktora Conwaya Morrisa, zajmował się dziwną skamieniałością przypominającą krewetkę. Uważano, że te fragmenty zwierzęcia nazwanego anomalocaris, co znaczy dziwna krewetka, są częścią ogonową zwierzęcia, które przypomina nieco krewetkę. Lecz chociaż znaleziono blisko 100 skamieniałości tych zwierząt, w żadnej z nich nie zachowała się cała głowa. Doktor Briggs zaczął się zastanawiać, czy aby pogląd, że jest to tylna część ciała, nie jest fałszywy. Gdyby to była tylna część ciała, w skamieniałości powinien się zachować jakiś ślad przewodu pokarmowego. Ale nie ma takiego śladu. Doktor Briggs wysunął przypuszczenie, że mogą to być odnóża jakiegoś innego organizmu. Pomyślał wówczas o stworzeniu podobnym do stonogi. Może taka stonoga byłaby zdolna zaatakować trylobita. Lecz oprócz odnóży nie znaleziono wśród skamieniałości ani całego ciała, ani jego części zawierającej otwór gębowy i badania stanęły w miejscu. Oczywiście intrygowało nas pytanie, gdzie jest ciało, do którego należą te wszystkie dodatki. Pewnego dnia pod koniec 1982 roku zatelefonował do mnie Harry Whittington, by powiedzieć, że znalazł odcisk ciała Anomalocarisa. Byłem tym bardzo podekscytowany. Przecież szukaliśmy tego od dawna. Była to skamieniałość, którą dr Whittington trzymał od dawna w szufladzie. Pewnego drugiego roku zatelefonował do mnie Harry Whittington, by powiedzieć, że znalazł odcisk ciała Anomalocarisa. Byłem tym bardzo podekscytowany. Przecież szukaliśmy tego od dawna. Była to skamieniałość, którą dr Whittington trzymał od dawna w szufladzie. Pewnego dnia postanowił przyjrzeć się jej dokładnie. Oczywiście wyglądała jak odcisk ciała jakiegoś stworzenia, jednak na tyle niewyraźny, iż trudno się było zorientować, co to za organizm.
Delikatnie zaczął więc zdejmować wierzchnią warstwę osadu pokrywającego okaz. I wtedy ukazało się coś nieoczekiwanego. Wyglądało to na tylną część ciała zwierzęcia podobnego do krewetki. Lecz to nie wszystko. Tuż obok było coś półkolistego. Był to fragment skamieniałości uważanej za meduzę. Co więcej, od spodu po lewej stronie widoczne było coś, co, jak się okazało, było końcowym fragmentem skamieniałego zwierzęcia przypominającego krewetkę. Te trzy okazy uważane dotychczas za trzy oddzielne skamieniałości mogły zdaniem doktora Whittingtona należeć do jednego organizmu. Domyślał się, że to, co wyglądało na meduzę, mogło być jego otworem gębowym, a tylna część przypominająca odłok krewetki jego czułkami. Cały ten zagadkowy organizm nazwano tak jak krewetkopodobną skamieniałość – anomalocalis. W roku 1991 dr Desmond Collins z Kanady znalazł nową skamieniałość anomalocalisa. Tu wyraźnie widać dwa czułki wyrastające z głowy, tak jak to sobie wyobrażał dr Whittington. Przypuszczano, że części wystające u nasady czułków były oczami. W przypadku innej, podobnej skamieniałości, znalezionej mniej więcej w tym samym czasie, wyraźnie było widać tylną część ciała. Nareszcie wyłonił się cały obraz tajemniczego zwierzęcia nazwanego anomalocalis. Miało odzała w toni wodnej, pływając na grzbiecie. Niekiedy opuszczała się też na dno i pełzała po nim, przeszukując mu bardzo aktywnymi przednimi odnóżami i podnosząc z dna wszystko, co się dało. Małe mięczaki i być może nawet pierścienice. Zwierzę mogło rozgniatać muszle między wyrostkami u nasady odnóży, jakby używało dziadka do orzechów. Następnie przesuwało pokarm do otworu gębowego, który mieścił się pod tą płytką. A co z trylobitami? Czy Sydneya mogła pozostawić na nich ślady ugryzień? Nie, nie sądzę. Sydneya nie ma szczęk. Mogłaby albo połykać bardzo małe trylobity w całości, albo miażdżyć małe skorupy. Lecz nie miała szczęk, którymi mogłaby gryźć. Jeżeli to nie Sydneya zadawała trylobitom duże rany, to kto to robił? Ten rysunek zawiera pewne ukryte wskazówki pozwalające zidentyfikować tajemniczego drapieżnika. Między innymi widać tu meduzę. Uczeni z Uniwersytetu w Cambridge, którzy podjęli się z badania ogromnej liczby niezidentyfikowanych skamieniałości z łuku z Burgess, podzielili się pracą. Dr Conway Morris zajął się badaniem skamieniałości wyglądającej na szczątki meduzy. Zauważył jednak, że nie miała ona budowy typowej meduzy. Zwierzę to miało otwór po środku ciała, a dookoła tego otworu mocne, podobne do zębów wyrostki. To bardzo szczególny rodzaj meduzy, ponieważ wygląda ona jak krążek przekrojonego w poprzek ananasa z tym otworem po środku ciała. Dzisiaj nie ma takich meduz. Wyobrażamy sobie, że ta meduza jakoś usadawiała się na ofierze i z otworu gębowego wysuwała ostre wyrostki, które zaciskały się na ciele ofiary. Czy to ta meduza atakowała trylobity?
Mniej więcej w tym samym czasie dr Derek Briggs, kolega doktora Conwaya Morrisa, zajmował się dziwną skamieniałością przypominającą krewetkę. Kilka milionów lat temu, na długo przed epoką dinozaurów, na lądzie nie było nie tylko zwierząt, ale nawet choćby jednej trawki. Rozległy nagi ląd pokrywały tylko skały i piasek. Lecz w głębi oceanu krył się nieznany nam świat, w którym roiło się od najdziwniejszych stworów. W owym czasie pojawił się też wspólny przodek człowieka i wielu innych zwierząt. Pojawiły się również dziwaczne stworzenia niespokrewnione z żadnymi z tych, które żyją współcześnie. Przed 30 milionów lat temu morze stanowiło ogromne laboratorium, w którym eksperymentowała ewolucja. Żyjące wówczas organizmy rywalizowały ze sobą o korzystniejszą postać, strukturę, sposób życia. Góry skaliste w zachodniej Kanadzie o wysokości ponad 2000 metrów. 530 milionów lat temu cały ten łańcuch górski stanowił jeszcze dno morza. W osadach tego morza kryją się skamieniałości kambryjskiej fauny. Podczas krótkiego tu lata, kiedy spod topniejącego śniegu odsłaniają się nagie zbocza, zespół badawczy z kanadyjskiego Królewskiego Muzeum w Ontario rozpoczął prace wykopaliskowe. Pokłady tutejszych skał to tak zwany łupek z Burgess. Ma on tak doskonałą łupliwość, że wystarczy uderzyć młotkiem, by oddzielić kolejną warstwę. To prawie tak, jakby się otwierało kolejne karty księgi napisanej 530 milionów lat temu, a teraz mozolnie odczytywanej strona po stronie. Kolejno odsłaniane warstwy ukazują coraz to nowe skamieniałości. Trylobit był typowym przedstawicielem fauny pradawnego morza. A to z głowy wyrastają jakby duże rogi. A to ma rzędy ostrych wyrostków, podobnych do igieł. Czy to również był żywy organizm? Tutaj mamy stworzenie o wielu odnóżach, jak stonoga. Znakomicie utrwalił się